Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz pierwszy odwiedzimy Arizonę. Zaczynajmy. No, możemy tylko jedną ekspedycję wybrać. Nazywa się ona Podbój Pogranicza. Jakieś premie. Mamy nie otrzymać mniej niż 200 punktów uszkodzeń. Dobra. Wymagania to kotwica i podnośnik. Okej, no to zaczynamy. Co tu wybrać? Sekundos. Ciężarówka, pilot. No, czyli weźmiemy sobie terenówkę. Donem żeśmy jeździli. Nie jest zły, ale bardzo podatny na uszkodzenia. Weźmiemy sobie kotko. Kanion. Podnośnik i kotwica. Okej. Dobra, i pierwszy raz na tej mapce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, zaczynamy ekspedycję. Wielki kanion. No, dzisiaj wyszła gra, miał być patch, znaczy dzisiaj była premiera, miał być patch, jeśli chodzi o tą przeklętą teksturę powierzchni, która się kiepsko wczytuje właściwie. Właściwie to nawet wcale nie wczytuje, dopiero po długim czasie łapie. Dobra, ale mieszał to. To jest tak. Co my tu mamy zrobić? Mam odwiedzić, aha, tutaj, nie zauważyłem. Mam odwiedzić wyjazd z bazy. Dobra, zwalniamy ręczny, odpalamy. Odpalamy nasz kotko. Jeżeli dobrze zapamiętałem, że tak się ten samochód nazywa. No, w Polsce takich wozów próżno szukać. Muszę sobie sprawdzić, z jakiego kraju ten wóz pochodzi. Postawiłbym na Australię, tudzież Nową Zelandię. Albo może nawet i Stany. Teraz tak, musimy... Oj, coś tu nam... Coś pikło. Dobra. A to co to jest? Nowi przyjaciele, gdzie to było? To jest zablokowane, na razie się tam nie dostaniemy. Dobra, jedziemy sobie tą drogą. Dobra, teraz mamy tam. Gra nas prosi, żebyśmy wzięli lunetkę, to weźmiemy. Zrzut. Stówka za znalezienie. No nic tu więcej nie widzę. Tu momencik, myszka, odsuniemy sobie kursor, jakby się nam znowu pojawił, to nam się pojawi na boku, a nie na środku ekranu, choć nawet nie wiem, czy go zauważyliście. Dobra, i teraz tak, skanowanie to też takie dziwne, troszkę śmieszne. O, zaraz się dowiemy dokładnie, co to jest. To jest totem. Na bank to jest totem. Tak, totem. Ten totem wskazuje bezpieczną trasę. Okej. To jest tak, gdzie mam jechać? Aż tam. Dobra. To jeszcze sobie weźmy raz tą lunetkę. No nic tu nie ma. Nie to.
Gra nam sugeruje... żeby zjechać tędy. Że to jest niby bezpieczna droga. No dobra, zobaczymy. Podjęliśmy tam pod ten totemik. Kurczę, żebyśmy się tylko nie wywrócili. Dobra. Nie wiem, czy skręcić tutaj, czy pojechać tutaj po wodzie. Pojedziemy tutaj. Dobra, zarzucimy napęd na 4. Nawet drzewko tu dali. Jakby ktoś utknął, to zawsze może się podciągnąć. No i to pewnie będzie koniec tego zadania, tak mi się wydaje. A jednak nie. Myślałem, że koniec. Wygląda na niełatwe podejście, jednak po obniżeniu ciśnienia opon od razu zauważysz różnicę. Okej, ale widzę drzewka. Ha. Dobra, wiecie co? Mapka. Naciśniemy raz i mamy jasność. To mi się podoba. To jest tak, myślę, że przejedziemy tutaj boczkiem, myślę, że przepraszam, myślę, że się uda. Dobra, nawet, a właśnie. Ręczny, obniżmy ciśnienie. Dajmy do samego końca i jedziemy. Odkrywamy podejście. Świetnie. Ohoho. A mam tam drzewko, widzę, ale może... może się uda bez tego. No dawaj. Jedziesz, kotko. Okej. Ciśnienie w oponach do góry. Ja dobrze jadę? Tutaj chyba. No i tak, tutaj mamy, widzę, bajorko. Pojedziemy tu boczkiem. Myślę, że można wyłączyć napęd na 4. Bo zużyła więcej paliwa. Tak się zastanawiam, czy to nie jest czasem to miejsce, które obserwowaliśmy przez lornetkę, ale nie, chyba jednak nie. Okej, coś będziemy musieli pobrać. Dobra. Różne narzędzia i elementy eksploatacyjne. Materiały nadające się do recyklingu. Można je rozłożyć na części w warsztacie. Nie mam czegoś takiego. Okej, teraz... co mamy tu w ogóle zrobić? Mamy zabrać ładunek ze sprzętem, dobra. Jak rozumiem, to jest ten ładunek ze sprzętem. Złom, to sobie na razie daruję. Tak, nie mam warsztatu. Myślę, że jak się ich dorobię, to sobie będę jeździł po to. Myślę, że również będę po to jeździł poza nagraniami, żeby was nie zamęczać. Okej, teraz...
tutaj. No dobra, to gdzieś tędy, nie? Powinniśmy się telepnąć, ale kurczę, zobaczcie. Tu będzie kurczę lipa. Zobaczymy, czy da się tutaj, o, dokładnie tutaj przejechać tędy. Tutaj. No, no zobaczymy. A tutaj widzę, nam sonda się odpala. A użyjmy sobie jej. Przepraszam, nie sonda, tylko wykrywacz metali. No tak, pokazuje nam z przodu coś jest. No dobra. Zamykaj to. Palmy jeszcze raz urządzenie. Użyjmy sobie echo sondy. W sumie nie było potrzeby tego robić, bo widzę, że to nie jest... Oj. Gdzie co, jednak... Jednak się pomyliłem, jest on ciut za głęboko na ten samochód. To przejedziemy tędy. No i fajnie, udało się. Oho ho. Drażu se go naprawimy. Czekajcie, bo będę miał... Gdzie ja jestem? Aj, cofnijmy się, to ja muszę tutaj jechać. Dopiero stąd ruszymy tu pod górkę. Dobra. Wiecie co, tak się zastanawiam. Nie jestem pewny, czy będę kontynuował odcinki. W takim sensie, że będę nagrywał je tam, nie wiem, po te 50 minut. Tylko raczej będę tą grę przechodził na live'ach. Ale jeszcze tego nie jestem pewien. I będę grał dużo dłużej. Gdzie to było tu? Dobra, wyłączmy. Wyłączmy napęd na 4. Zjedźmy sobie. Dobra, 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 przyhamuj. Nie chcę ci rozwalić. Znaczy silnika uszkodzić. Tam mamy podjazd. O kurczę, coś czuję, że to... Włączmy napęd. Zobaczymy, jak będzie w Karpatach, ale tak jak patrzę na to błotko, no to źle to wygląda. To już spin tires. Już spin tires, bo to wygląda dużo, dużo lepiej niż tutaj. Kurde, ale będą jaja. Nie wiem, czy ja przez to wyjadę. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Tutaj włączmy silnik, żeby nam paliwo nie schodziło. I odpalmy sobie drona. I zobaczmy to. A nie wiem, czy nie łatwiej będzie... Od tej strony podjechać, nie? Tutaj, tędy. No, a teraz to jest jedna rzecz. Dobra, myślę, że tu przejedziemy. Przejedziemy tu bez problemu. Ale będzie, kurczę, ciasno. Cholera jasna. W sumie jak na to patrzę, to nie wiem, czy się... Nie no, chyba się uda, nie? Zmieścimy się tu? Chyba ta. Oby. No i tu mamy podejście na górę. To już będzie łatwe. Dobra, nie mamy sygnału. To tak jak mówiłem, podjedziemy sobie od tamtej strony.
Dobra, obniżmy ciśnienie do maksymalnego. Kurczę, będzie problem. Poradzi sobie, no dupa sobie poradziłeś, nie poradziłeś sobie właśnie. Czekajcie, troszkę w dół i tędy. Może jeszcze inaczej. Troszkę w prawo odbijemy, o i tutaj. O, rany, coś trochę mnie ściągło. Dobra, zaczepiłem wyciągarkę, ale... Haha. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. O, pięknie. Cholera. A, właśnie, zapominam. Kotwiczka. No, jak będzie. Ciut wycofajmy, o, żeby go tak bardziej wyprostować. Teraz ściągniemy i puszczamy i pięknie, ładnie wyjechał. W grze jest taki achievement, że można te kotwice, ale sekundkę, ręczny, że te kotwice można podnosić z powrotem, ale to są akurat kotwice, które nie można zwracać do sprzętu, dobra. Jest taki achievement, który mówi, żeby podnieść taką kotwicę 100 razy. Generalnie przeglądałem listę trofeów, bo lubię sobie. Przejedziemy, myślałem, że nie przejedziemy, ale jednak dam radę. Bo lubię sobie czasem je powbijać. Mam też sporo platyn, na przykład na PlayStation. Też całkiem dużą liczbę. Na przykład calaków na Steamie, czy na Xboxie też. Zacznijmy jeszcze na mapę, tak, to tutaj, dobra. Cały czas jadę na maksymalnie obniżonych oponach, to znaczy ciśnieniu w oponach. Ok, i tutaj mogę już z powrotem wrócić z ciśnieniem na górę. Nieźle! Ok, dostarczmy zaopatrzenie. Brawo. Ok. No dobra, do centrali i weźmiemy sobie inne zadanie. Co tu mamy? Prawa squattersów. Ciężarówka to pilot.
nagrody. Odholuj krzyżówkę mniej niż 3 razy, to myślę da się zrobić bez problemu. Mniej niż 200 punktów uszkodzeń, myślę, że też się uda. O, minimalna liczba nieznanych punktów do rozpoznania na mapie 3. Nieznanych punktów do rozpoznania na mapie, okej. Okay. Czyli będziemy musieli przez lornetkę patrzeć, dobrze mówię? Poczekajcie, bo ja to zamknąłem, ja to chyba źle zrozumiałem. Minimalna liczba nieznanych punktów do rozpoznania na mapie 3, dobra, okej. Okay. Prawa skutersów. Pilotem, tak? Weźmiemy znowu Kotko Canyon. Kotko Canyon, fajnie się nazywa. Weźmiemy go sobie. A nie, no to niech sobie będzie. To nam chyba nie przeszkadza. Na razie nie kupuję nic. Nie wiem, bo jeszcze nie wiem, ile będą kosztowały te warsztaty. I to jest tak, co ja bym tu chciał zrobić. To bym sobie wziął. Oznacza ciekawe i bezpieczne szlaki oraz miejsca. Okej, okay, i teraz tak. Kamera. Profesjonalny sprzęt filmowy. Nagrywa film, gdy czujnik wykryją ruch. Dobra. Urządzenie geodezyjne określa odległość obserwatora od obiektu. Geodezyjne. Śledzi i analizuje zbiorniki wodne. Pogoda. To myślę, że to będzie nam potrzebne do różnych zadań. Tak mi się wydaje. Myślę, że na pewno kompaktowa wersja zwykłej wiertni. Okej. Okay. No dobra, cofnijmy się. A, jeszcze muszę specjalistę sobie wynająć. Okej, okay, zatrudniamy specjalistów. Musimy logistyka wynająć. I co on nam daje? Do placówki paliwo plus 100 litrów i części naprawcze plus 200. Lornetka, częściowy zwiat plus 150 metrów. Okej, okay, okej. Okay. Znaczniki, lornetka lub dron. Okej, okay. Podjazdy i zjazdy. A, to o to chodziło, dlatego żeśmy nie mogli odkryć na poprzedniej mapie tych znaków zapytania, bo nie mieliśmy specjalisty, który by to zrobił. Okej, okay, podjazdy i zjazdy, okej. Okay. Okej, okay, no to zatrudnijmy go sobie. Okej, okay, Conor Eriksen. No zobaczymy, czy nam się uda szczególnie to ostatnie zrobić. Rozpoznać nieznane punkty, okej. Okay. No dobra, to jedziemy. No tutaj, zacznijmy ekspedycję. O, to było wcześniej zablokowane. No, aha, to będzie zadanie. Tutaj mamy. Zrzut, okej. Okay. Podejście. To żeśmy sami sobie to odkryli. No dobra, ja bym sobie jeszcze tutaj wjechał. Może tutaj nawet bym sobie wjechał. Które jest wyższe? To. Tu bym sobie wjechał i poobserwował okolice. Zróbmy to, zanim wyruszymy. O, 8 moduły. Na razie mogę tylko magazyn, to mi nie jest potrzebne, bo te same rzeczy z magazynu mogę zakupić tam w tym sklepie. Przynajmniej na tą chwilę nie jest mi to potrzebne. Może być, że do bardziej skomplikowanych zadań się sprzyda. Cholera, postawili to tutaj. Trzeba to objechać po tych kamieniach. Ciekawi mnie, czy wjedziemy bez napędu na 4 koła, ale myślę, że wjedzie bez problemu. Kurczę, troszkę mnie wkurza ta tekstura. No ja cię kręcę. O.
Oj, chyba sobie nie poradzi. Dobra, dawaj ten napęd. Okej. Dawaj lornetkę. Zrzut. Jechaliśmy tutaj, nie widziałem zrzutu. A, żeśmy tam dalej, tam żeśmy gdzieś byli. O, tutaj nawet to widać. I odpaliłem radar i kierowało nas tutaj, na ten zrzut. Okej, to jest mi znane. O, kolejne podejście. Jak rozumiem, to chyba drugi punkt orientacyjny, o ile to faktycznie można uznać za punkty orientacyjne. Tam jest jakieś krzesło, spójrzcie. Ale jaja. Dobra, o. A, odkryto cel, to zaraz tam będziemy jechać. Wiecie co, staniemy sobie jeszcze tam i popatrzymy na... Popatrzymy, może również znajdziemy coś ciekawego. Dobra, no to zjeżdżamy. No, ale przejdziemy sobie przez sklepik. W ogóle uszkodziłem ciut silnik. Weźmiemy sobie te parę części. No właśnie, o tym mówię. Paliwo i części. Dobra. Zajedźmy sobie tutaj. Oj, niewiele tu zobaczymy, ale odpalę lornetkę. No nic tu nie ma, to może drona. Ładnie to wygląda, nie powiem. No nic tu nie ma, cofamy. Wyłącz napęd. Kotko. Okej, mam jechać dalej, a to pokaż zadanie. Dobra, na razie tego nie śledzimy. Teraz tak, tu sobie zajedźmy i sprawdźmy okolice. Bo chciałbym, wiecie, tu chodzi o to, że chcę zrobić ten cel poboczny, czyli odkryć trzy nieznane miejsca, jeżeli się uda. O. Kolejne zadanie. Podejście. To żeśmy widzieli. Samolot. To w ogóle gdzieś było krzesło. Gdzie to, no to, gdzie to było? Dobra. No to żeśmy trochę naokoło objechali, ale to nie szkodzi.
Janom każe spojrzeć lornetką. No dobra, tam mamy się dostać. To zjeżdżamy na dół. A, jednak wrócimy na pewno cztery koła. Się dużo lepiej na nim jeździ i dużo szybciej. Nie wziąłem kotwicy ze sobą, jak się wywrócimy, to trzeba będzie misję od nowa zaczynać. Nie wiem, czy tu nie będzie czasem za stromo, żeby zjechać. Nie. Nie, damy radę. Konar. No i tam wyżej. Dobra, zwalniamy hamulec i ruszamy dalej. Ale mnie zniosło. No, trochę przesadziłem. Mijmy ten kamień tutaj. Dobra, kolejny znacznik. O, tam coś jest, jakiś namiot. Kto mieszka we wraku samolotu? Przepraszam, ktoś mieszka we wraku samolotu, tylko skąd bierze pożywienie? No właśnie. Podjedźmy sobie tam. Zanim podjedziemy tutaj, kontynuować nasze zadanie. O. Nowe zadanie, zdjęcia dziczy. Okej, okay, niezła kaska widzę i nowy specjalista, tak? Dobra, to nie na tą chwilkę. Kontynuujemy nasze zadanie. Tam coś tam będziemy musieli jechać. Tutaj u góry widzę, zbadaj teren. Nam pokazuje to, co to jest. Zdjęcie dziczy. Aha, tu jest ten. Nie wiem, czy to będzie widać tam, no. Aha, będziemy mogli pobrać zasoby. Były tam jakieś urządzenia do robienia zdjęć. Pewnie będziemy musieli je zamontować, tak to rozumiem. O co chodzi z tym? To musimy jechać? Dawaj lornetkę. O, co to? O, punkt widokowy. O, właśnie. O to chodzi, że mamy znaleźć takie trzy punkty widokowe. Tam widzę znowu ten. Żeby zaliczyć zadanie poboczne. Rena mówi, że mamy etap ukończony.
czekajcie, bo boję się, że nie ukończymy zadania. Oj, nie to. Tam jeszcze coś jest. Brama do zatoki Wachwip. O, jest kolejny punkt widokowy. Jeden, drugi, to jeszcze jeden. Trzy, tak? Poczekajcie, z innej perspektywy sobie popatrzymy na te punkty widokowe. Jeden, dwa, jeszcze jeden. Punkt południowy. Zwykły punkt widokowy. Podjedźmy sobie do krawędzi. Mapka. Jeszcze raz przesuniemy czas, ok. No teraz lepiej widać, nie? Palmy drona, ale zakaz lotów. Ale jaja, wejdźmy sobie wyżej. Jestem pewny, że tam jak wjedziemy, to zakończymy zadanie. Tylko chciałbym znaleźć jeszcze ten jeden punkt. O ile faktycznie tu chodzi o te punkty widokowe, bo ja już pewności nie mam. Jakie brzydkie tam tekstury, czarne takie. Kurczę, no nie jestem pewien, czy to chodzi o punkty widokowe, czy o takie, o właśnie o takie odkrywanie takich miejsc. Weźmy sobie jeszcze tą stronę. Tu nic nie ma. Trochę dziwnie się odbija ten samochód, wiecie, od tych kamieni, jak piłeczka skacze. Urany, tu nie wyjdziemy. O panie. Nie no, w sumie nie wiem, po co ja tu jadę.
Tam jakieś zadanie przecież odkrywałem, nie widzę go teraz na mapie. Tam z tamtej góry. Wyobraźmy sobie to miejsce. No właśnie mówiłem o tym sprzęt. Na razie go zostawmy. No właśnie, i spójrzcie, z tego miejsca widać ten punkt widokowy, a z tamtego nie. Znaczy, a tamtego drugiego z tego miejsca nie. Jestem pewien, że gdzieś tu jest trzecie. Drona da się odpalić? O, dało się. No dobra, no nic, już tu więcej nie zrobimy. Czekajcie, czy ja tu podjeżdżałem jeszcze pod tą skarpę? Jeszcze tutaj raz podjadę. Tam pod ten czubek. Już nie wiem, czy to było miejsce, może uda się zobaczyć inny punkt. Okay. No i teraz widzicie, widać ładnie ten drugi totem. O rany, cofam na zaciągniętym ręcznym, ale i jaja. Sekundos, Grana mówi, że odkryliśmy jakiś rzut. Gdzie ten rzut? O rany, wiecie co, mi się wydaje, że tutaj był ten rzut, ale on nam się teraz nie wyświetla. Ta gra ma bugi takie, że ja pierniczę. Nie wiem, nie widzę kolejnego punktu widokowego. No nic, trudno. No dobra, jest jak jest, jedziemy kończyć to zadanie. Czas leci. A się tak bezsensownie bawię, nie?
i założę się, że nie skończymy tej trzeciej opcjonalnej bonusowej rzeczy, jaką jest, no patrzcie, minimalna liczba nieznanych punktów do rozpoznania na mapie 3 i nie udało nam się tego skończyć. Nie wiem dlaczego, albo coś źle robię, albo gra jest zbugowana. W sumie to jest jakiś bug. No trudno, jest jak jest, nie? I teraz nie, kontynuujmy. I dawajcie, zrobimy sobie jeszcze to jedno zadanko. Słuchajcie, się nam jakieś zadanko odpaliło, nowi przyjaciele. Nie, na razie tego nie będziemy robić. Pokaż zadanie. Śledź. O, tutaj mam podjechać, pod te fotopułapki. Grana pokazuje, że mam jedną z dwóch. No nie mam żadnej. Aha, i mam je rozstawić. Mapka. Tutaj jedna. To jest to zadanie, nowi przyjaciele. Dobra, tutaj jedna, a tutaj druga. Czyli podjedziemy tu. Jak nam starczy paliwa, to albo sobie pojedziemy, albo się po prostu telepniemy. Chociaż wolałbym się nie telepać do obozu, bo płacimy za to. Kurczę, psuje troszkę klimat i odbiór ta tekstura, nie wczytująca się tekstura nawierzchni. Dobra, wiecie co, włączę ten napęd na 4 koła, bo leci nam paliwo jak nic. Przejdźmy na drugą stronę. No kurczę, tu może być problem. Może po prostu zjedźmy do rzeczki, do strumyka i pojedźmy nim. My nie damy radę. Nie to, to się chciałem zaczepić. Pociągnij ładnie, ciągnij. No i zaraz tam na dole jest pułapka. Dobra, wyłącz. Napęd na 4.
No, takie coś. Dobra, cofamy się. Nie będę się telepał do obozu. Tu podjedziemy, jak coś, tylko obliczmy to na koło. Tędy myślę, by się dało wjechać, ale... To jest całkiem inne zadanie, dobra. Idziemy sobie jeszcze do sklepu, zatankujemy. Ja w ogóle rozwaliłem go? Nie, cały w 100%. Chociaż nie, raz go naprawiałem, silnik, gdzieś tam uderzyłem w skałę. Dobra, wymiana, dawaj paliwo. A jeszcze, nie, części mam całe, dobra, cofamy. Lunia. Oj, to nie to miejsce. Gdzie? Tutaj. No nie, no tędy to... Tutaj jest podejście. Oznaczę. Kurczę, to tędy nie zjedziemy. Tutaj będzie stromo. Tędy też na bank, nie? Tu trzeba będzie objechać, aż tutaj. Tu. 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 I tu. Później tędy sobie podjedziemy. Tu też nie zjedziemy. Chyba, że tu. Albo tu. No myślę, że tak, tędy pojedziemy. No to później tu. Gdzieś tu. I na tą stronę. Przetarabanimy się, dobra.
O kurczę. Realnie, żeby go tylko nie wywrócić. Bo nie wziąłem kotwicy. A nie wziąłem kotwicy, bo kosztuje. Wiem, trochę sknerus jestem. Ale myślę, że poradzimy. Już ja pierdykam. Odpalmy lunetkę. Most. Aha, no tak tamtędy będziemy jechać. Tutaj mamy się dostać, dobra. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, jednak chyba kupimy do tego Kotko. Tak się nazywa? Kotko Canyon. Nowy silnik, myślę, ludzie. Nie no, przejedziemy. Ja pierdykam, ja mam po tym zjechać. Czemu ty nas tu rzucasz? Na mapie. Kurczę, tutaj jest ten. Wiecie co to jest? Że most, że można go zbudować. Da. A wiecie, podjedźmy tam już sobie. O rany, z ciekawości co zajrzę. Znaczy sprawdzę. Czy tu chodzi o konkretne zadanie, tak? ...75 części zamiennych. Dobra, na razie sobie to daruję. Mógłbym je tu rzucić, nie? Ale jestem pewien, że... ...wybierzemy coś lepszego. I od razu, za jednym razem. Zrobimy tą przyprawę. Chyba, że się... Kurczę, o rany. Nie. Czy wy to widzicie? Cholera, myślę, że tamtą szczeliną byśmy zjechali. Ale przez to, że nic tu teraz nie mam. Jedyne co mogę zrobić, to wrócić do centrali. Okej, to jest kaska za tą poprzednią misję. Arizona, damy sobie... Nie mogę odbyć swobodnej podróży. No dobra, to na tą chwilkę zakończmy sobie to tutaj. Myślę, że jutro, nie wiem czy jutro, może najwyżej pojutrze. No, w każdym bądź razie w kolejnym odcinku dokończymy sobie to zadanie. Ja sobie specjalnie tam podjadę pod to miejsce, pod tą górkę, żeby było, wiecie, tak prawidłnie i spróbujemy sobie zjechać tamtędy, tyle że tym razem zaopatrzę się co najmniej w ten podnośnik. No dobra, nie? To dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.